Bliski koniec roku skłania, drodzy Państwo, do podsumowań i do pożegnań. Po prostu czujemy się w obowiązku wspomnieć o tych, no przynajmniej kilku postaciach z muzycznego świata, które nieodwołalnie przeszły do historii. Naturalnie było ich więcej, ale w imieniu wszystkich niech przemówi ta garstka. Od lutego nie ma już z nami Romualda Lipki, wiodącego muzyka z budki suflera, który pisał także dla innych artystów, od Urszuli po Irenę Santor. I na cztery lata przed śmiercią miał taki oto pomysł biznesowy, by Prowadzić spółkę pod nazwą Muzyczne Alkohole, która to spółka lansowała na rynku wódkę pod nazwą Jolka, Jolka. Pamiętasz, cóż, ci, którzy pamiętają, jak ta jego piosenka uderzała do głów w dobie stanu wojennego, teraz już ze względu na wiek, a często i na stan zdrowia, wspomagają się słabszymi alkoholami oraz wspomnieniami własnej młodości, do której przygrywała właśnie budka suflera. W marcu pożegnaliśmy zabójczo przystojnego muzyka country, Kenego Rogersa. Ach, ta jego słynna broda, z latami coraz bardziej siwa. Kenny śpiewał głębokim, męskim głosem, wytrawionym lekką chrypką. Śpiewał niespiesznie, trochę o miłości i przez lata idealnie nadawał się na muzyczny podkład na imprezy. Zwłaszcza w ich drugiej fazie, gdy po szaleńczych tańcach prywatnych wchodziła w fazę flirtu. W lipcu hukiem, szumem i górnym lotem Orkiestry Symfonicznej pożegnaliśmy kompozytora włoskiego Ennio Morricone. Ilustrował filmy, ale tak, że jego melodie opuszczały ekran i wiodły całkiem udane życie jako przeboje muzyki Instrumentalnej. Oblicza się, że do roku 2016 jego płyty rozeszły się w 70 milionach egzemplarzy. Całkiem nieźle jak na ilustratora filmowego. A pamiętamy mu nie tylko te słynne kawałki ze spaghetti westernów Sergio Leone z lat 60., ale i to, że na przykład brawurowo połączył chorały gregoriańskie z muzyką Indian południowoamerykańskich w filmie Misja z Robert De Niro. W lipcu odszedł też Peter Green, gitarzysta i założyciel grupy Fleetwood Mac, swego czasu skwalifikowany na 38. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów wszechczasów przez prestiżowy magazyn Rolling Stone. Niestety Peter miał problemy z własną sławą. Co popchnęło go w kierunku narkotyków, i co przyniosło chorobę psychiczną, od której nigdy się do końca nie uwolnił. A przecież pamiętamy, że to on skomponował na przykład kawałek Black Magic Woman, który przejął od niego i tak mistrzowsko wykonał po nim Carlos Santana. W połowie sierpnia odeszła Ewa Demarczyk. Była już gwiazdą krakowskiej piwnicy pod baranami, kiedy w roku 63 na pierwszym festiwalu w Opolu zaśpiewała karuzelę z Madonnami i czarne anioły, od której te piosenki wziął się później jej obiegowy. Estradowy pseudonim. No i wpadła wtedy główna nagroda. W rok później druga nagroda w Sopocie za więcej niż brawurowo wykonaną piosenkę Grand Vals-Briand według kawałka tekstu kwiatów polskich Tuwima. Oczywiście nagrody jak najbardziej zasłużone wtedy. Bo dziś nie wyobrażamy sobie, by na estradę Opola weszła piosenkarka w czerni, zapodała wcale niemelodyjne numery do słów jednego czy drugiego awangardowego poety, takich, że ani kawałka zwrotki, ani nawet refrenu nie da się zapamiętać, a o efekcie typu rzędy falowały w ogóle można zapomnieć, i żeby taka piosenkarka z takim repertuarem dostała pierwszą nagrodę. Wniosek: tak bardzo zmieniliśmy się my. Tak mocno zmieniły się festiwale, tak przesterowała się polska piosenka. Pytanie tylko, czy to wszystko poszło aby na pewno w dobrą stronę. W niecały tydzień po Ewie Demarczyk odszedł piosenkarz z innych rewirów, Piotr Szczepanik. Jego żywiołem był dancing i prywatka, i na te właśnie imprezy dostarczał repertuar w połowie lat 60. W tych sferach to był wtedy absolutny numer jeden. W lat w latach 80. piosenkarz zmienił repertuar na religijny, na patriotyczny, koncertował w kościołach. Po 1990 roku był szefem zespołu współpracy ze środowiskami twórczymi w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy. Pokpiwano wówczas, że kiedy o posłuchanie u prezydenta prosił Krzysztof Penderecki, musiał najpierw zaskarbić sobie przychylność Piotra Szczepanika. Cóż, władza, każda władza i od zawsze kocha mieć u siebie w przedpokoju ludzi Estrady. Z początkiem września, jakoś tak po cichu, w dodatku nie u nas, lecz na ojczystej Białorusi, zmarł Gienek Loska, białorusko-polski wokalista, kompozytor i gitarzysta, który sympatię polskich telewizów zdobył w roku 2004 występem w programie Szansa na sukces. Tu warto przypomnieć, że Gienek był z wyboru grajkiem ulicznym i to na całe życie. Zaraz po podstawówce, którą ukończył w Grodnie i mając zaledwie 15 lat, grywał na ulicach, a pierwsze, Jakie takie pieniądze zarobił koncertując w metrze w Mińsku. Potem przeniósł się do Polski. Dwa lata temu podczas wizyty na Białorusi doznał wylewu krwi do mózgu, zapadł w śpiączkę, a w końcu zmarł cały czas będąc pod opieką własnej mamy. We wrześniu zmarła też Juliette Greco. Gwiazda, jakbyśmy dziś powiedzieli, klubowej piosenki francuskiej, choć w latach 50. i 60. w dodatku w Paryżu znaczyło to coś zupełnie innego niż dziś. Śpiewała w paryskich kabaretach, która to nazwa w ówczesnym Paryżu znaczyła także coś zupełnie innego niż znaczy dziś. Jednym z upodobań Greco było bywanie w kawiarni Saint-Germain, w której obracała się polityczna i filozoficzna bohema, obdarzona charakterystycznie. Niskim głosem, legenda francuskiej piosenki na zawsze związana już zostanie z czarnym golfem i z filozofią egzystencjalizmu. Z października przypomnijmy tylko odejście Ediego van Heilena, gitarzysty z grupy Van Heilen, uważanego za jednego z najszybszych gitarzystów rockowych świata, a grupa, która wzięła nazwę od niego. I od jego braci dostarczała całkiem miłego, rokowego, choć przygładzonego repertuaru na imprezy klubowe. Oni wszyscy odeszli, drodzy państwo, ale też i nie odeszli. Zaśpiewali, zagrali, nagrali. I dzięki temu zostaną z nami na zawsze.